Cześć. Dzisiaj robię mały eksperyment. Pierwszy raz wjeżdżam w pole z zamontowanym na przedniej łyżce Dura siewnikiem do poplonów marki Wicoplon. Ostatnio, jak było trochę deszczowo przez parę dni, postanowiłem sobie ten czas spędzić na montażu właśnie tego siewnika. Jest to jeden z tańszych siewników na rynku, ale wiadomo, jak coś jest dobre, to nie ma co przepłacać. I wykorzystałem ten czas na montaż. Przewierciłem tutaj w łyżce, nawet tej podwójnej części zespawanej blachy, otwory, cztery dziury, idealnie się spasowały z tymi stopkami, które mocują tutaj właśnie ten siewnik. Konstrukcja jest prosta. Jest tutaj sobie taka bańka plastikowa. Pod spodem mamy zamontowany silniczek. Jest chyba ze 150 czy 170 W. I on po prostu się kręci. Zawór jest otwierany elektrycznie. Tutaj jest taka osłona, która zapobiega rozrzucaniu ziaren do tyłu. I mamy w kabinie taki sterownik, który steruje prędkością tego silnika. Im bardziej zwiększamy prędkość, tym szerzej ten silniczek, te łopatki rozrzucają, tym szerzej. I tutaj mamy zakres roboczy rozrzucania ziarna poplonów od 2 do 12 metrów. Podłączenie kabelek elektryczny. Tutaj taka zgrabna wtyczka, jak do samochodu, jak do podczepienia przyczepki w samochodzie. Zbiornik pomieści około 110 litrów tego właśnie ziarna poplonów. U mnie będzie służył głównie do wożenia i rozsiewania gorczycy. Tutaj sobie już włożyłem dwa worki po 50 kg świeżo zakupionej gorczycy. Zaraz będę to wszystko wsypywał. No i robimy pierwszą próbę. A co do ustawień, producent gwarancji od razu podaje przykładowe ustawienia, a przykładem jest gorczyca, na podstawie gorczycy. Teraz mam nastawione na lekko ponad 1 cm rozwarcia szczeliny. Tutaj jest taka pokrywa, jak w przypadku, podobna jak w opryskiwaczu. Odkręcamy ją, sprawdzamy. Jest tam szczelina na około centymetr, czyli ustawienia zgadzają się z tym, co jest tutaj na tej tabliczce opisane. Jest centymetr uchylone. Zaraz będę to sypał. Ustawienia już zrobione. Tutaj jeszcze jest takie pokrętło. Jakby trzeba było awaryjnie opróżnić ten zbiornik, to się odkręca i tutaj większa część tego zleci. Co my tu jeszcze mamy fajnego? Jakiś elegancki wycięty napis Wicoplon. Jakieś oznaczenia. Mam jeszcze taką jedną nalepkę, którą będę umieszczał w tym miejscu, ale najpierw zrobię próbę. Jak to wygląda? A, jak się podłącza ten siewnik? Idzie tutaj przewód elektryczny do kabiny 1, a drugi przewód podłączamy do akumulatora. Tutaj nie jest bezpośrednio podłączone do akumulatora, ale jest podłączone do kabla plusowego, który idzie tutaj do rozrusznika, czyli tak jakby do akumulatora pośrednio. A minus jest podłączony na masę. Tutaj mam dobrą masę przy silniku, także wszystko działa. Bałem się, że te przewody nie starczą do kabiny, bo tur jest dosyć długi, ale wszystko wyszło pomyślnie. Tutaj mam taki sterownik. On sobie leżał na błotniku w środku w kabinie, ale tutaj muszę zamontować jeszcze jakąś skrzyneczkę dla niego, bo no, nie ma bata przy jakimś wjeździe w jakąś wyrwę czy w kałuże, bujnie się to wszystko i spadnie. I to tak właśnie mi spadło. Na razie niech to sobie tutaj leży.
Ja to zaraz później to się tym zajmę i tą skrzyneczkę sobie zmontuję. No jak to działa? Przycisk 1 do włączania całego sterownika. Robimy tym przyciskiem w górę. Jest zamknięty. Zamknięta szczelina rozsiewacza. W dół jest otwarte. Do sypania zamknięte. Jak działamy i siejemy do dołu. A tutaj właśnie jest ten potencjometr prędkości. Teraz jak jest na zero. O, jakiś motocyklista tam mknie. Ostrożnie, bo jest zakręt. Niestety na tym zakręcie się mój świętej pamięci wujo zabił. Też na motocyklu. Dlatego trochę ostrożności. Dobra, potencjometr działa tak. Na zero jest wyłączony, nie działa nic. Przekręcamy na 10, zaczyna to wszystko działać. Zaczyna się kręcić tarcza z łopatkami rozsiewającymi. Z tych wyliczeń, które były właśnie w instrukcji obsługi, to na 5 metrów szerokości będę potrzebował prędkość na 40%. Zobaczmy w ogóle, czy to działa. Na 40, czyli moja prędkość. Z taką prędkością będzie wirowała tarcza, rozsiewając moje poplony na szerokość moich bron. Bo teoria jest taka, i tak sobie to wymyśliłem, że jednym przejazdem załatwię temat rozsiewania poplonów. Brony tutaj mam pięciopolowe. Zaraz sobie muszę przypomnieć, jaka tutaj jest marka tych bron. Z tego co pamiętam, to jest Jarmet. Ale nie chcę strzelać. Tak, Jarmet. Z Węgrowa. Brona U357-2 z 2010 roku. Myślę, że te ustawienia będą dobre, ale będę je korygował, będę sprawdzał, jak rozsypuję. Ważne, duże znaczenie ma także wiatr. Dzisiaj troszkę wieje. Przy siewie drobnych nasion wolałbym, żeby mniej ten wiaterek tutaj powiewał. Ale no nie jest źle. No to co? Ładuję i robimy próbę. Na razie. Korzystając z okazji, jeszcze pokażę szanownym widzom, którzy będą oglądać ten film, jaką ciekawą gorczycę kupiłem. Nasza rodzima, polska gorczyca, kupiona niedaleko, w miejscowości Łyżkowice, w cenie 3,40 za kilogram. Coś pięknego i ładnie pachnie. A jakie będą efekty, zobaczymy pod koniec roku. No dobra, sypę dalej. Ale poszedł. To było za mało, bo trochę tam jakiś kłopot.
kosek był coś, które trwało, fragment było tej gorzycy takiej wlepionej. Przestało im sypać. Będę musiał tutaj fragment przejazdu powtórzyć. Ale zrobiłem na 1,5 centymetra teraz szczelinę i sprawdzam, co przejazd, czy wszystko leci. Ale jest dobrze. Zaczyna pojemnika trochę ukrywać i ukrywa też roboty. To na razie, później jeszcze tam wyjdę i pokażę wam, jak to sypło. Jak to działa, jak rozsypuje, na jaką szerokość. To sobie zobaczycie sami. A może od ręki to zrobię? Tak. Się obiecuję, to trzeba dotrzymywać. Ładnie leci, tutaj zaplata. Aż dotąd. Czyli szerzej z tej strony. A tutaj... O, starcza. Przesypuję troszkę dalej. Jest dobrze. No na razie, jedziemy dalej.